Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pachelska, jestem dziennikarką portalu Ślązak.pl. Dzisiaj zapraszam na spacer po Katowicach śladami Tadeusza Michejdy, architekta zwanego ojcem katowickiego modernizmu. Ale nie tylko architekta, bo też artysty malarza, żołnierza Legionów Polskich, uczestnika III Powstania Śląskiego i wreszcie działacza społecznego, który przyczynił się do zjednoczenia środowiska architektów na Górnym Śląsku. Chodźmy! Michejda urodził się w 1895 roku w Olbrachcicach, w dzisiejszych Czechach. Skończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, choć miał przerwy m.in. z powodu uczestnictwa w III Powstaniu Śląskim. Był adiutantem dowódcy 11 Pułku Bytomskiego. Po studiach w 1924 roku znalazł zatrudnienie w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Już rok później zainicjował powstanie Związku Architektów na Śląsku, którego został pierwszym prezesem. Urzędnikiem był do 1926 roku. Potem zdecydował się otworzyć swoją pracownię architektoniczną w Katowicach. Znajdujemy się przed budynkiem zwanym Domem Michejdy przy ulicy Poniatowskiego 19. To dość ciekawy przykład domu mieszkalnego dwurodzinnego, bo na piętrze było mieszkanie na wynajem, odbiegający od przyjętych powszechnie form takiego budownictwa. Dom jest wysoki, by nie rzec monumentalny. Ma wąskie okna i wysokie pionowe filary. Willa powstała w latach 1926-1929 jako dom własny architekta. Jednak służyła nie tylko jako miejsce do mieszkania. Michejda miał tu też siedzibę pracowni architektonicznej. W tym domu spotykali się architekci ze Związku Architektów na Śląsku. Willa stylistycznie nawiązuje do stylu Art Deco. W 1926 roku Michejda wspólnie z Lucjanem Sikorskim zaprojektował kompleks budynków nowego katowickiego lotniska na Muchowcu, na które składały się w sumie trzy obiekty. Budynek administracji Aeroklubu Śląskiego, budynek główny z wieżą kontroli lotów i budynek restauracji. Pomiędzy nimi znajdują się charakterystyczne kolumnady. Kompleks wzniesiono w latach 1927-1929 w stylu klasycystycznym. Lotnisko zaczęło funkcjonować w styczniu 1929 roku. Dziś kompleks budynków lotniska na Muchowcu jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Stanowi jeden z najciekawszych przykładów architektury lotniczej okresu międzywojennego w Polsce. Ten obiekt przy ulicy Szopińskiej 59 to dawny ratusz gminy Janów, dziś dzielnicy Katowic. Gminę powołano do życia w 1924 roku. Jej przedstawiciele chcieli, by ratusz odzwierciedlał zasobność i wagę Janowa. Dlatego zatrudnili Tadeusza Michejdę jako projektanta nie tylko samego okazałego budynku, ale również jego wyposażenia. Siedzibę gminy zbudowano w latach 1929-1930 w stylu modernistycznym. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczną wieżę zegarową tego złożonego z trzech brył budynku. Po 1951 roku, gdy Janów wcielono do miasta Szopienice, w tym budynku funkcjonował szpital miejski. Obecnie działa tu zakład opieki długoterminowej, a budynek został uznany za zabytkowy. Co ciekawe, dawny janowski ratusz stał się inspiracją dla architektów ratusza w warszawskiej Białołęce, wybudowanego w 1997 roku. Wielorodzinny, modernistyczny dom mieszkalny przy ulicy Słowackiego 41/43 został zaprojektowany przez Tadeusza Michejdę dla pracowników Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. To była spora rewolucja po północnej stronie torów kolejowych, gdzie dominowała XIX-wieczna architektura. Projekt powstał w 1929 roku, a budynek w 1931 roku. Wyróżniał się też wysokością, bo w odróżnieniu od sąsiednich czteropiętrowych kamienic miał aż 7 pięter wysokości. Dom ma charakterystyczne półkoliste balkony, a na nich przeszklone, wysunięte i zaokrąglone werandy. Do tego był on jednym z pierwszych budynków w Katowicach o żelbetowej konstrukcji szkieletowej.
Ten gmach przy ulicy Lompy 14 został zbudowany dla Syndykatu Polskich Hut Żelaznych na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Zaprojektował go duet architektów Tadeusz Michejda i Lucjan Sikorski w stylu nowoczesnego klasycyzmu. W oczy rzuca się surowa bryła, wręcz blokowa bryła tego budynku, przełamana jedynie portykiem tutaj w elewacji głównej. W środku znajduje się zabytkowa sala konferencyjna oraz wiele elementów wyposażenia wnętrz, które w niezmienionej formie przetrwały do dzisiaj. Obecnie mieszczą się tutaj biura różnych firm, wydziały sądu rejonowego i centrala zaopatrzenia hutnictwa. Ta jednorodzinna willa przy ulicy Bratków 4 jest zwana willą mecenasa Kazimierczaka, bo została zaprojektowana dla tego prawnika i działacza Polskiego Towarzystwa Taterniczego. Wybudowano ją w latach 1930-1931. Jest ona niezwykle ciekawa pod względem konstrukcyjnym. Michejda zastosował w jej przypadku stalową konstrukcję szkieletową, właściwą raczej większym budowlom. Do dzisiaj to jeden z niewielu przykładów takiej konstrukcji domów jednorodzinnych. Willa miała ekskluzywne wyposażenie wnętrz, m.in. marmurowy kominek w salonie, machoniowe drzwi wewnętrzne i formirowane drewnem szlachetnym drzwi zewnętrzne. Obecnie działa tu restauracja Bohema. Tadeusz Michejda w styczniu 1941 roku został wraz z rodziną wysiedlony przez Niemców przymusowo z Katowic, do których już nigdy nie wrócił. Po wojnie chorował i nie wrócił już do życia zawodowego i publicznego. Zmarł w 1955 roku w Iwoniczu-Zdroju. W sumie spod jego ręki wyszły zrealizowane projekty 4 kościołów, 11 szkół, 3 ratuszy, 9 budynków użyteczności publicznej oraz 27 willi, domów mieszkalnych i pensjonatów, nie tylko w Katowicach, ale również w Chorzowie, Wiśle, Ustroniu czy Wirku, dziś Ruda Śląska. Władze Katowic, chcąc uhonorować wybitnego architekta, zdecydowały w 2012 roku o nadaniu jednej z ulic imienia Tadeusza Michejdy.